O, to się zapowiada bardzo dobrze. Agresywne dzieła sztuki. Jesteśmy we dwóch. Poziom jest bez szachy. No dobra, dobra. Oscar generalnie. Oscar Heron. Być może jest to koleś z Polski, ale to nigdy nie wiadomo generalnie. Jakby miał, wiecie, takie literki jak, nie wiem, RZ, CH, czy coś w tym stylu. No można byłoby bardziej znacznie stwierdzić, że jest to koleś po prostu z Polski. Tutaj w ogóle też dziwną rzecz koleś odwalił. Wziął i dał mi w ogóle prowadzić ten wóz. Nie no, bo tak daleko jest, że się nie da trafić, nie? Ten salon jest... Pamiętam, że robiłem testy, to bodajże on był, bo to jest najdroższy salon, bodajże, bo był on na drugiej pozycji, nie? Generalnie tutaj pisze, że wziął i ściągnął im zbroję. Tylko co tutaj demo napisze, o. Będzie wiedział, że pewnie chodzi o okej. I do tego zrobił dodatkowo nam armory. Czyli tak, ściągnął im zbroję i zrobił armory. To jest bardzo istotne. O kurde. O, wziął page na obrazy. Okej. Ale to na podejście agresywnym ona się średnio generalnie przydaje. A jakie wziął bronie? Dzisiaj on wziął M4, a sam napisał, że ściągnął im zbroję oraz to. Dodatkowo nam dał armory jeszcze większe, nie? Więc... Nie wiem, ta chyba M4 to jest, żeby ktoś nam zabierał hajs, bo za dużo zrobimy. Bo nie ma innej opcji, po co by ona nam była potrzebna, nie? Do niczego ona tam nie jest nam potrzebna, jak ma to i to zrobione. Prawda, najprostsze to jest, wiadomo, różne. A dlatego tutaj napisał, że radoby nie lubią hakować na agresywnym. Znaczy na cichym. Ale to, wiesz, koleś, to jest inna rzecz. Większość osób po prostu nie lubi. Nie lubi, bo nie umie, nie? Ale patrzcie, jak z tymi armorami, to jest po prostu easy, nie? Przechodzimy i po prostu walimy, nie? Gdzie praktycznie nic nie dostaje ze zbroi. Aż koleś, nawet nie musimy z nimi się walić, po prostu możemy przejść dalej. Aj, koleś, walimy enter i idziemy sobie. No patrzcie, nic praktycznie. Z takimi armorami to jest easy spiel, wiadomo. Ale wiecie, zawsze można sobie utrudnić wyzwania i przechodzić podejście agresywne bez tych armorów. I wtedy dopiero jest... Nazwijmy, że zabawa w cudzysłowie. Jest ciężej. W sensie, że armorów na postaci mam na myśli, nie że bez dostaw Dugana. Oj nie. Agresywny bez dostaw Dugana to nie ma co. To jest po prostu... Jeszcze bez tych armorów to jest niemożliwe praktycznie. Po prostu niemożliwe wtedy do przejścia. Znaczy, zawsze wszystko jest możliwe, tylko że trzeba będzie po prostu bardzo dużo próbować. A po co to próbować w ogóle? W ogóle, znaczy, jeżeli ja jeszcze włączę tę bombę, to tym bardziej to jest... Jeszcze te bomby włączyłem, nie? To są generalnie obrazy na page. Mamy generalnie bardzo dużo czasu na zebranie. Ja tutaj po prostu postawię ładunki. I tyle, żeby móc podnosić jak najwięcej. Kładziemy tutaj ładunek, teraz na to. Okej, okay. Teraz ja mogę takiś. Albo na DC mu F zostawić. Znaczy, nie no, wezmę te F. W sumie tak jest nie po drodze. On zdecyduje, gdzie będzie chciał iść dalej. Czy będzie chciał otwierać, co robić, nie? Mamy na tyle dużo czasu, że możemy tutaj wszystko zrobić. No czyli tak da się też na 5% grać obrazy na agresywnym. To oczywiście nie ma żadnego problemu z tym. Jedyny tylko co najwyżej jaki jest problem wtedy, no to wiadomo, że w sumie nie jest aż tak bardzo potrzebny. On po sobie, że będzie zbierał obrazy. No dobra, no niech zbieram. Ja w takim razie włożę sobie A i zabiorę sobie A. Bo on i tak zdąży to wszystko zrobić, więc to żaden... problem generalnie. Dobra, już otwarte. Bo wiadomo, dłużej robię tymi ładunkami niż to sam otwieram, ale no muszę gdzieś położyć te ładunki, nie? Już, jakie już mam kłaść, to chociaż w dobrej kolejności, by jak najwięcej po prostu móc zrobić. Ja zabieram sobie A, on zabiera sobie B, no i wychodzimy. Wiadomo, da się to lepiej ograć, tylko że trzeba, wiecie, mieć lepsze zgranie na tych obrazach, aby po prostu ładnie ze wszystkim zdążyć wyjść jak najlepiej. No to nam ze zgraniem, jeżeli chodzi o czas, tylko nie wyszło. Ale i tak ogólnie jeżeli w sensie dodam alarmem, bo to jest tak też, to co robimy agresywne podejście, to jest jakby za alarmem. Czasy tych hakerów są dosyć siebie bardzo zbliżone, więc no, coś pisze generalnie. Co ciekawego też napisać? Nie, piszesz po polsku. O nie, strzaił się, o nie. Tak mocno. I tyle. Niech wie, że go tutaj rozumiem. Generalnie, ale szczaił się. Widocznie zobaczył sobie profil. Mam akurat publiczny, to zobaczył. No, w sumie trochę ma rację, jeżeli chodzi o tą godzinę, ale to różnie jest. Bardziej mnie ciekawi, czy przez przypadek kiedyś by to znalazł ten na YouTubie, nie? Że będzie to nagraniu. To mnie bardziej zastanawia. Ale nie, na pewno tak nie będzie. Ej, gościu, chodź, wyskaczmy się. Tutaj wiecie, patrzcie, ja mogę tak po prostu biec. Ciekawe, czy zrobił przepustki w sumie. A, zrobił przepustki. No, dobra. Idziemy. Chodź, koleś, idziemy do góry. Chodź, ja uciekamy stąd. Bardzo mnie zastanawia, czy weźmie helikopter, czy pójdzie tunelami jednak. Dobra, tak, żeśmy się poblokowali. Jak chcesz iść naokoło, ja też preferuję właśnie naokoło chodzić, to idziemy. Chodź, koleś. Ten koleś też padł. Dobrze. Dobra, bieg tego. Kurde, aż fikoła wywalił.
Ale to niedobry pickle. Dobra, ten dostał. W ścianę nie trafiłem. Znaczy w ścianę trafiłem, zamiast w gościa. Teraz tego tutaj. Świetnie, no i dobra, możemy uciekać. Nie, co szczerze powiedzieć, no koleś nakrył mnie, że jestem z Polski. Pewnie zobaczył sobie profil, że jestem z Polski i tyle. I normalnie, no, odnalazł moją przykrywkę, no, tak można by powiedzieć. Dobra. Kurde, wierzyłem, że może nie być z Polski koleś. A jednak się udało. To ja jestem ciekaw, czy kiedyś uda się trafić. Tak zupełnie naprawdę randomowo, no po prostu widzę, to mnie najbardziej ciekawi. Druga rzecz, nawet jeżeli trafiłbym, bardzo mnie zastanawia, czy w takim razie koleś by się od razu przywitał, nie? Siema, ja fan, czy coś w tym stylu by był. Wiecie, nie? Po prostu by się przywitał, czy by udawał, że nic nie wie, nie? To jest też ciekawe, ale no jeszcze taka sytuacja się nie przytrafiła. Mimo tylu tych napadów tak naprawdę rozegranych, nie? No to jeszcze się to nie przytrafiło. Dobra, tutaj koleś jest. Elo. Dobra, ja wiadomo, musiałby by jakiejś godzinie powiedzieć, wtedy może by się udało. Ale nie, ja nie mówię właśnie, żeby było bardziej tajemniczo i trudniej jednocześnie. Nie, na pewno on mi będzie kazał, żebym ja poleciał. No to jeszcze wozu nie zdobyłem, więc tym bardziej. Ale pewno on będzie chciał, żebym ja prowadził. To jeżeli w jedną stronę chciał, żebym ja to prowadził, więc z pewną drugą tak samo będzie chciał. Pewno ja będę musiał zdecydować, ale ja wolałbym, żeby on decydował, nie? Bo to nie wiadomo, że ja polecę na helikopter, bo da mi czasu na co innego. A jeżeli już ktoś prowadzi, no to wiecie, ja zawsze mogę wziąć telefon, co nie wiem. Ograć w grę jakąś tam na telefonie, nie? To mi wiecie generalnie już o co chodzi wtedy. Bo widzę, że on będzie chciał prowadzić. Dobra, prowadzi, zobaczymy gdzie nas zaprowadzi. Czy na tunel, czy na helikopter. Używa tego, klaksonu. No wiadomo, żeby ich odstraszyć. Oczywiste. Na pewno tak, na tunel nie jedzie, no bo nie da się. Na strzałkę nie jedzie, więc jedzie na helikopter koleś. Czyli dobra decyzja. Decyzja taka, że kurde, i tak nie mamy elity, więc co to ma za znaczenie? No bo wiecie, generalnie zawsze na elicie jest taka sytuacja, że ogólnie jazda helikopterem jest zawsze taka sytuacja. Spadł z tego. No, teraz mnie tutaj nie podniosło. To weź mnie podnieść tutaj, przypał jest. Nie, no co za... O. W końcu. To był jakiś przypał kompletny. Dobra, koleś. Ja już tu idę do ciebie. Sorry, był przypał na dole. Nie chciała postać mi wskoczyć. Dobra, koleś, odlatuj. Odlatuj, leć, leć stąd. No, ale ogólnie, że zawsze lepiej jest jechać na ten helikopter niż tunelami, mimo że nie ma tej elity. Głównie dlatego, no bo szkoda czasu po prostu, żeby jechać tym tunelem. Tak po prostu, no ile stracimy do tego helikoptera, nie wiem, tam 10 tysięcy. No to są groszowe sprawy generalnie, więc... A groszowe sprawy warte są, można powiedzieć, że trochę więcej niż czas, nie? Bo nie dość, że tunelem to trzeba jechać te 5-6 minut, no to jeszcze trochę trwa. Praca ma droga, a helikopterem w 2 minuty to ogarniemy, może w 3. Tak samo wiadomo też, że jest taka najlepsza droga, no ale do tamtej drogi to trzeba mieć trochę lepiej przygotowane rzeczy, nie? Niż po prostu helikopter, bo trzeba jednak wziąć lepsze pojazdy, trzeba jednakże te jeszcze pojazdy mieć w odpowiednim miejscu, no i tak dalej, nie? O, piszę sobie, no ładnie. Jakby helikopter nam się psuje. O, jednak trafiłem na widza. Bo pierwszy, tak mówię, cóż, no pierwszy jest i tyle. Więc jednak się udało, trafiliśmy na widza. Ale nie, no. Ale przez chwilę nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział. No to jak tam wiele razy odpisywałem w komentarzach generalnie, czy można grać. No jak widać, no gra mnie do niego dobrała, no to gramy razem, nie no. To, że no tak wyszło, no tak jest, no. Ale jak widać, jest to możliwe, jednak się udało trafić kogoś. Oj, się zepsuł helikopter. Musisz jakoś wylądować, nie? Co? Ja skaczę. Miłego lotu. Ja tam dolecę jakoś. Nie wiem, czy to da radę, czy nie da rady. Do tego dolecę spadochronem. Nie, dało radę. Zwątpiłem w ciebie. A tak to przynajmniej sobie polecimy z podochronkiem. Nie, trochę z butem musisz dolecieć. No jednak nie dał rady. Tak się ląduje. No na boku. Na boku żeś ty wylądował. Nie, ty dobiegłem idealnie do punktu. Idealnie wylądowałem. O, już, no można powiedzieć, że mamy czas na elitę, ale no elity samej w sobie nie mamy. Trochę nam zabrakło. No właśnie nie wskoczyłam, nie mamy głów. Jakbyśmy mieli głowy, byśmy mieli elitę, wiesz? Niestety głów nie mamy, więc... Niestety nie mamy elity. O Jezus. Od razu już kto ruski. No ale generalnie, żeby mieć elitę na agresywnym, musimy mieć zdążyć przed 15 minutami. Musimy mieć 80 głów. Czyli od głównego wejścia trzeba iść. Inaczej się tego nie zdobędzie. No i właściwie w sumie chyba tyle. Ale nie za bardzo się to opłaca robić. Ja pobrał w ogóle, nie wiem. Wszystkich 9% i tyle. Trochę taniej można było to ugrać. Ale to już tam swoją drogą. Kiedy jakbyś miał salon w paleta, to by mnie to najbardziej rozwaliło, wiesz? Dobra. No cóż. Coś jeszcze napiszę. To teraz, kiedy będę w serii. W takim razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.